Dzisiejszy temat związany z powtórnym przyjściem Pana Jezusa jest dosyć trudny z tego względu, że wynika z zabobonów ludzkich, a nie z faktycznego nauczania Słowa Bożego. I w zasadzie bardzo trudno było się zabrać za niego, gdyż dla kogoś, kto zna nauczanie Słowa Bożego, propozycja, aby powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa miało oznaczać śmierć wierzącego, jest całkowicie niedorzeczna. Ale ponieważ bardzo dużo osób, z którymi rozmawiamy o powtórnym przyjściu Pana Jezusa, zostało gdzieś nauczone, że rzekomo powtórne przyjście Pana Jezusa ma oznaczać śmierć danego człowieka, no to jest konieczność zajęcia się tym tematem. Więc powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa nie oznacza śmierci. Pierwsze przyjście Chrystusa Pana nie oznaczało śmierci dla Żydów. I Żydzi tak też nie rozumieli. I dokładnie tak samo drugie przyjście Pana Jezusa nie oznacza śmierci dla chrześcijan. I chrześcijanie nie powinni tak rozumieć. Pan Jezus Chrystus wyraźnie rozróżnia pomiędzy śmiercią a Jego przyjściem, na przykład w Ewangelii Jana 21 rozdział. Widzimy to wyraźnie. Ewangelia Jana 21 rozdział od 18 do 23 wersetu. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Tobie, gdyś był młodszym, opasywałeś się i chodziłeś, kędyś chciał, lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce twoje, a inny cię opasze i poprowadzi, gdzie byś nie chciał. A to powiedział, dając znać, jaką śmiercią miał uwielbić Boga. A to powiedziawszy, rzekł mu, pójdź za mną. A Piotr, obróciwszy się, ujrzał onego ucznia, którego miłował Jezus, pozad idącego, który się też był położył przy wieczerzy na piersiach Jezusa i rzekł był, Panie, któryż jest ten, co Cię wyda? Tego ujrzawszy Piotr rzekł Jezusowi, Panie, a ten co? Rzekł mu Jezus, jeśli bym chciał, żeby on został, aż przyjdę, co Tobie do tego? Ty pójdź za mną. I wyszła ta powieść między braci, żeby on, uczeń, umrzeć nie miał, lecz mu nie rzekł Jezus, iż nie miał umrzeć, ale jeśli zechcę, aby został, aż przyjdę, cóż tobie do tego? Ewangelia Jana 21 rozdział od 18 do 23 wersetu. Widzimy tu wyraźnie, że mu nie rzekł Jezus, iż nie miał umrzeć, ale jeśli chcę, aby został, aż przyjdę, cóż tobie do tego? Wyraźnie widać to, że to powtórne przyjście Pana Jezusa na pewno nie jest śmiercią. Pan Jezus mówi, jaką śmiercią Piotr ma umrzeć, a potem dla podkreślenia różnicy mówi o Janie, jeśli bym chciał, żeby on został, aż przyjdę, co tobie do tego? To znaczy, że Jan mógł nie umrzeć, lecz żyć, aż Jezus znowu przyjdzie. Uczniowie to tak zrozumieli i opowiadali, że Jan nie umrze. Więc jednoznacznie widać, że powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa nie oznacza śmierci. Śmierć to nieprzyjaciel, bo tak mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 23 werset. Ale każdy w swoim rzędzie,
Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w czasie przyjścia Jego. Oraz 1 Koryntian 15:26, a ostatni przyjaciel, który będzie zniszczony, jest śmierć. 1 Koryntian 15:26. Więc widzimy, że śmierć to nie przyjaciel, ale gdy Chrystus przyjdzie, my wstaniemy z martwych i wydamy okrzyk zwycięstwa nad śmiercią i grobem. Ten okrzyk będzie brzmiał podobnie do słów: gdzież jest o śmierci bodziec Twój, gdzież jest o piekło zwycięstwo Twoje. Tak jak widzimy to w 1 Koryntian 15:23, ale każdy w swoim rzędzie, Chrystus jako pierwiastek, a potem ci, co są Chrystusowi w czasie przyjścia Jego. I jeszcze 1 Koryntian 15, rozdział 54-55. A gdy to, co jest skazitelnego, przyoblecze nieskazitelność i co jest śmiertelnego, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy się wypełni ono słowo, które napisane. Poukniona jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci bodziec Twój? Gdzież jest piekło zwycięstwo Twoje? Z tego wynika, że jeśli będziemy wierni do śmierci, to znaczy chociażbyśmy przez wierność nawet stracili życie, Pan Jezus obiecał nam koronę. Ale my ją otrzymamy nie wcześniej, aż On przyjdzie. Widzimy to w słowach z objawienia Jana, 2 rozdział, 10 werset. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto wrzuci diabeł niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni i będziecie mieli ucisk przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Objawienie Jana, 2 rozdział, 10 werset. Oraz 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 8 werset. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w ten dzień Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. 2 Tymoteusza 4:8 oraz z 1 Piotra, 5 rozdział, 4 werset. Ale gdy się okaże on książę pasterzy, odniesiecie niezwiędłą koronę chwały. 1 Piotra, 5 rozdział, 4 werset. Jednoznacznie zatem widzimy, że nic nam nie obiecano po śmierci, prócz odpocznienia, jak pokazuje nam m.in. 2 Tesaloniczan, 1 rozdział, 7 werset. Ale wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego. 2 Tesaloniczan 1:7 oraz objawienie 14:13. I usłyszałem głos z nieba mówiący do mnie: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę mówi Duch im, aby odpoczywali od prac swoich, a uczynki ich idą za nimi. Objawienie 14:13. Widzimy, że nam nic nie obiecano po śmierci, oprócz odpocznienia w raju. To pokazuje nam Łukasza 16:22. I stało się, że umarł on żebrak i odniesiony był od aniołów na łono Abrahamowe. Umarł też i bogacz i pogrzebiony jest. Łukasza 16:22 oraz Łukasza 23:43. A Jezus mu rzekł: zaprawdę, zaprawdę powiadam tobie, dziś będziesz ze mną w raju. Łukasza 23:43. I to jednoznacznie widzimy, że nic nam nie obiecano po śmierci oprócz odpocznienia w raju, lecz mamy wszystkie obietnice po zmartwychwstaniu, gdy Jezus przyjdzie. Tak pokazuje nam m.in. Słowo Boże z Łukasza 14, rozdział 14, werset.
a będziesz błogosławionym, boć nie mają czym nagrodzić, ale będzie nagrodzono przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Łukasza 14:14 oraz Rzymian 8 rozdział 32 werset, który ani własnemu synowi nie przepuścił, ale go za nas wszystkich wydał. Jakożby wszystkiego z nim nie darował nam. Rzymian 8 rozdział 32 werset. Oraz Łukasza 20:35-36. Ale ci, którzy są godni dostąpić onego wieku i powstać z martwych, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom i będą synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Łukasza 20 rozdział 35-36 werset. Dlatego to Paweł tak pragnie zmartwychwstania. On nie chce być zewleczonym przez śmierć, lecz przyobleczonym w zmartwychwstaniu. Widzimy to między innymi w słowach Filipian 3:11, abym jakimkolwiek sposobem doszedł powstania z martwych. Oraz jeśli chodzi o kolejne miejsca, to jest 2 Koryntian 5 rozdział 4 werset. Bo którzyśmy w tym namiocie wzdychamy, będąc obciążeni, ponieważ nie żądamy być zewleczeni, ale przyobleczeni, aby pożarta była śmiertelność od żywota. 2 Koryntian 5 rozdział 4 werset. Oraz 1 Koryntian 15 rozdział 51-54. Oto tajemnicę wam opowiadam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy przemienieni będziemy bardzo prędko, w okamgnieniu, na trąbę ostateczną, albowiem zatrąbi, a umarli wzbudzeni będą nieskazitelni, a my będziemy przemienieni. Bo musi się to, co jest skazitelne, przyoblec w nieskazitelność i co jest śmiertelnego, przyoblec w nieśmiertelność, a gdy to, co jest skazitelnego, przyoblecze nieśmiertelność i to, co jest śmiertelnego, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy się wypełni to słowo, które jest napisane, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. 1 Koryntian 15 rozdział od 51 do 54 wersetu. Więc jeżeli teraz mamy takie słowa ze Słowa Bożego, to może niech ktoś z tych zwolenników takich dziwnych hipotez, że powtórne przyjście Pana Jezusa jest śmiercią wierzącego, wstawi do tekstu, gdzie jest mowa o przyjściu Chrystusa, słowo śmierć zamiast Chrystus i zobaczy, jak to jest niestosownie. Na przykład, jeśli przekręcilibyśmy według tej modły Mateusza 16:27, albowiem śmierć przyjdzie w chwale Ojca swego, zamiast, jak jest w oryginale, albowiem Chrystus przyjdzie w chwale Ojca swego. Albo Mateusza 19:28. Gdy usiądzie śmierć na stolicy chwały swojej, zamiast gdy usiądzie Chrystus na stolicy chwały swojej. Oraz kolejne fałszerstwo, którego tacy ludzie próbują dokonać, mówiąc, że śmierć to jest powtórne przyjście Pana Jezusa. To jest na przykład fałszywe podstawienie w Mateusza 26:64, zamiast Chrystus, słowo śmierć. Odtąd ujrzycie śmierć siedzącą na prawicy mocy Bożej i przychodzącą na obłokach niebieskich. To jest kompletnie zafałszowane, bo prawdziwe słowo Boże mówi odtąd ujrzycie Chrystusa,
siedzącego na prawicy mocy Bożej i przychodzącego na obłokach niebieskich. Oraz objawienie 1:7. Jakby było przekręcone, tak jak chcą zwolennicy tezy, że śmierć to powtórne przyjście Chrystusa, oto idzie śmierć z obłokami i ujrzy ją wszelkie oko. Objawienie 1:7 wygląda jednak zupełnie inaczej w oryginale. A oto idzie Chrystus z obłokami i ujrzy go wszelkie oko. Objawienie 1:7. Tak samo Filipian 3:20 po podstawieniu słowa śmierć zamiast Chrystus brzmi niedorzecznie. Ale nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też oczekujemy śmierci. Cóż za niedorzeczność. Filipian 3:20 w rzeczywistości brzmi, ale nasza Rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też oczekujemy Chrystusa, Zbawiciela. Jeżeli czytelnik myśli, że to są wyjątkowe teksty, i jeżeli czytając Biblię tak sobie myślisz, to czytając Biblię spróbuj to samo z innymi tekstami Pisma Świętego odnoszącymi się do przyjścia Chrystusa. Czytając Biblię nie jesteś w stanie zaakceptować takiego fałszerstwa, że niby powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa miałoby być śmiercią. To jest kompletnie niedorzeczne. Więc jedyne możliwe podobieństwo możemy znaleźć w analogii, mianowicie w tym, że nieznany jest nam czas, kiedy pomrzemy, ale dzięki Bogu my możemy zupełnie nie umrzeć, ponieważ nie wszyscy zaśniemy, jak świadczy nam 1 Koryntian 15:51, bo będziemy żywcem zabrani do nieba, jeżeli za naszego życia Chrystus przyjdzie, a jeżeli już zdążymy zasnąć, to przecież nas wpierw wskrzesi i żywcem zabierze do nieba. To musimy pamiętać, że co najmniej jedno pokolenie, jedna generacja będzie przekonana, że przyjście naszego Pana nie jest śmiercią i spotka to ich naocznie. Jest to niedopuszczalne powiedzieć, mieszając śmierć z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Tak jakbyśmy musieli powiedzieć, gdybyśmy 1 Tesaloniczan 4:16 przekręcili, wstawiając śmierć zamiast Chrystusa i powiedzieli, gdyż sama śmierć z okrzykiem stąpi z nieba. Cóż za wariactwo. W rzeczywistości jest tam powiedziane, gdyż sam Pan z okrzykiem stąpi z nieba. Sam Pan Jezus Chrystus. I to jest 1 Tesaloniczan 4:16. Tak samo jest niedopuszczalne mówić: uważajcie tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny śmierć wasza przyjdzie. Mateusza 24:42 w rzeczywistości mówi: czuwajcie tedy, ponieważ nie wiecie, której godziny Pan wasz przyjdzie. Mamy oczekiwać Syna Bożego z niebios. Takie przekręcanie jest całkowicie niedopuszczalne. Przez takie wykręcanie Pisma mielibyśmy zepchniętą tę doniosłą prawdę o powtórnym przyjściu Pana naszego Jezusa Chrystusa na drugi plan. Ta koncepcja całkowicie usuwa oczekiwanie na Pana Jezusa Chrystusa w kąt, dlatego że jest to kompletnie niebiblijne podejście. I w miejsce powtórnego przyjścia Pana Jezusa takie fałszerstwo stawia nam potwora, śmierć. Tak nie jest. Pan Jezus Chrystus przyjdzie znowu i jest to osobiste przyjście Pana Jezusa, a nie śmierć wierzącego. Śmierć praktycznie biorąc nie jest tym samym, co przyjście Chrystusa. Byłoby
za dużo powiedziane, że śmierć dla wierzącego jest tym samym, co w istocie przyjście Chrystusa, ponieważ my tego nie wiemy i Pismo Święte o tym nic nie mówi. Przeciwnie, wypadki towarzyszące przyjściu Chrystusa, jak to poucza nas Pismo Święte, nie powtarzają się przy śmierci chrześcijanina. Umarli nie wstają, a żywi wierzący nie przemieniają się, jak to ma być w chwili przyjścia Pańskiego. O piekle albo Hadesie, czyli o przejściowym stanie umarłych, wiemy bardzo mało. Prawdopodobnie od czasu zmartwychwstania Pańskiego dusze zmarłych wierzących idą do raju, jak i Paweł apostoł to powiedział. Wolimy raczej wyjść z ciała, a iść na mieszkanie do Pana. 2 Koryntian, 5 rozdział, 8 werset. Z Księgi Objawienia, 6 rozdział, od 9 do 11 wersetu widać, że niektóre dusze zmarłych oczekują z upragnieniem wykonania się sądu. Co ma nastąpić, gdy przyjdzie Pan? Widzimy to m.in. w słowach Objawienia, 6 rozdział, 9 werset do 11. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem pod ołtarzem dusze pobitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które wydawali. I wołali głosem wielkim, mówiąc: dokądże, Panie Święty i Prawdziwy, nie sądzisz i nie mścisz się krwi naszej nad tymi, którzy mieszkają na ziemi? I dane są każdemu z nich szaty białe. I powiedziano im, aby odpoczywali jeszcze na mały czas, ażby się dopełnił poczep współsług ich i braci ich, którzy mają być pobici jako i oni. Oraz, jeśli chodzi o miejsce z 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 1 werset. Ja tedy oświadczam się przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który ma sądzić żywych i umarłych, w sławnym przyjściu swoim i w królestwie swoim. 2 Tymoteusza 4:1 oraz Objawienie 11:18. I rozgniewały się narody, i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni, i abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym, i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim, i abyś wytracił tych, co psują ziemię. Także można zobaczyć do Mateusza, 25 rozdział, 40 werset. Pośle aniołów swoich z trąbą głosu wielkiego i zgromadzą wybranych jego czterech wiatrów od jednych krańców niebios aż do drugich, a od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy się już gałąź jego odmładza i liście wypuszcza. Poznajecie, iż blisko jest lato, tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest przede drzwiami. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec mój. Ale jak było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego, albowiem jak za dni onych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, którego wszedł Noe do korabia i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. Wtedy będzie dwóch na roli, jeden będzie przyjęty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą w młynie, jedna będzie przyjęta, a druga zostawiona. I jeszcze mamy miejsce z 1 Koryntian, 4 rozdział, 5 werset. A tak nie sądźcie przed czasem, ażby Pan przyszedł, który też oświeci, co skrytego jest ciemności i objawi rady serc, a wtedy każdy będzie miał chwałę od Boga.
Duchowo już teraz i stale wierzący jest Chrystusem. Tak uczy nas Słowo Boże w Ewangelii Jana 14, rozdział 23, werset. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeżeli mnie kto miłuje, Słowo moje zachowywać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. To jest Ewangelia Jana 14, 23. Mateusza 28, 20. Ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Mateusza 28, 20. Kolejne myśli, jakie tutaj widzimy, to to, że duchowo już teraz i stale wierzący jest Chrystusem, lecz cieleśnie będzie to jego udziałem tylko po zmartwychwstaniu, gdy przyjdzie Pan. Czytamy o tym m.in. w Jana 12, rozdział 26, werset. Jeśli mnie kto służy, niechże mnie naśladuje, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie, a jeśli kto mnie służyć będzie, uczci go Ojciec mój. Jana 12, rozdział 26, werset. Oraz Jana 17, 24. Ojcze, któreś mi dał, chcę, abym gdzie ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, albowiemeś mnie umiłował przed założeniem świata. Jana 17, 24. Oraz kolejne miejsce, Jana 14:3. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę i zgotuję wam miejsce, przyjdę za się i wezmę was do siebie, żebyście gdziem ja jest i wy byli. Jana 14:3. Oraz 1 Tesaloniczan 4:7. Zatem my żywi, którzy pozostaniemy wespół z nimi, zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu, na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. 1 Tesaloniczan 4, rozdział 17, werset. Tak uczy nas Słowo Boże, że duchowo już teraz i stale wierzący jest Chrystusem, lecz cieleśnie będzie to jego udziałem tylko po zmartwychwstaniu, gdy przyjdzie Pan. W związku z tym nie jest zgodne z Pismem Świętym przekonywanie wierzącego, aby oczekiwał śmierci, jakoby równoznacznej z przyjściem Pańskim. Przyjście Chrystusa do pojedynczych osób w chwili ich śmierci, jakkolwiek byśmy to nie uzasadniali, jakkolwiek pożyteczne myśli to nam by nie nasuwało, nie może w oczach wierzącego zastąpić tego, co Pismo Święte wyznacza na dzień powtórnego przyjścia Chrystusa. Widzimy to z między innymi z takich miejsc. Niech się nie tworzy serce wasze, rzekł Jezus do zasmuconych uczniów. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania. Idę, abym wam zgotował miejsce. A gdy odejdę, to co? Wy pójdziecie za mną? Czy wkrótce potem ma śmierć nas zabrać? Nie. Lecz gdy odejdę, przyjdę ponownie i wezmę was do siebie, ażebyście tam, gdzie ja jestem i wy byli. Jana 14, rozdział 3, werset. Oraz kolejne miejsce. A gdy za nim do nieba idącym pilnie patrzyli, oto dwaj mężowie stanęli przy nich w białym odzieniu i powiedzieli: mężowie galilejscy, z jakiego powodu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który w górę wzięty jest od was do nieba, co uczyni? Weźmie was wkrótce przez śmierć do siebie? O nie! Lecz tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział, 10 do 11 wersetu. I tutaj jednoznacznie widzimy, że powtórne przyjście Chrystusa to nie jest śmierć wierzącego.
I stąd możemy wyciągnąć wniosek. Kto wie, czy usuwając wydarzenie, jakim jest powtórne przyjście Chrystusa i oczekiwanie wierzących Kościoła z Pisma Świętego, nie rujnujemy w znacznej mierze jego charakteru i mocy jako praktycznej zasady. Dlatego nie możemy takiego usunięcia dokonać. Bo czyż nie możemy uwierzyć, choć tego uzasadniać nie jesteśmy w stanie, że boskie sposoby są zawsze najlepsze i że jak w przyrodzie, tak też i w dziedzinie objawienia wszelkie przez nas wprowadzone zmiany planów boskich, chociażby nieznaczne i na pozór pożyteczne, mogą spowodować całkowitą i nieoczekiwaną zmianę skutków. Takie jest zagrożenie, wprost przeciwnych tym, jakich pragnęliśmy. Tego właśnie należy obawiać się w przypadku zamienienia śmierci Chrystusa z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa i pomieszania śmierci wierzącego z powtórnym przyjściem Pana Jezusa Chrystusa. Nie należy mieszać śmierci Chrystusa ani śmierci wierzącego z powtórnym przyjściem Pana Jezusa. To są zdarzenia całkowicie odmienne. Podsumowując zatem, musimy stwierdzić, że wierząc w naukę Jezusa i zmartwychwstanie, możemy z otuchą spoglądać na przyszłe zmartwychwstanie jako na czas, gdy Jezus da nam zwycięstwo nad śmiercią. Czytamy o tym m.in. w Dziejach Apostolskich, 4 rozdział, 2 werset. Obrażając się, iż uczyli lud, a opowiadali w Jezusie powstanie od umarłych. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 2 werset. Oraz Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 18 werset. Wtedy niektórzy z epikurejczyków i stoików, filozofowie spierali się z nim, a niektórzy mówili, cóż ten plotki mówić chce. A drudzy, zdaje się, jest opowiadaczem obcych bogów, bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiadał. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 18 werset. Kolejne miejsce to jest z pierwszej królewskiej, z pierwszego listu do Koryntian, 15 rozdział, 54 do 55 wersetu. A gdy to, co jest skazitelne, przeoblecze nieskazitelność i to, co jest śmiertelne, przeoblecze nieśmiertelność, wtedy się wypełni to słowo, które jest napisane, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci bodziec Twój? Gdzież jest piekło zwycięstwo Twoje? To jest 1 Koryntian 15, rozdział 54-55. I dobrze by było, gdyby też chrześcijanie mogli otrzymać łaskę, która nam dana będzie. Nie w śmierci, lecz w objawieniu Jezusa Chrystusa, jak czytamy w 1 Piotra 1,13. Przetoż przepasawszy biodra myśli waszej i trzeźwymi będąc, doskonałą miejcie nadzieję ku tej łasce, która wam dana będzie w objawieniu Jezusa Chrystusa. 1 Piotra, 1 rozdział, 13 werset. Nigdzie w nauce Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, nie znajdujemy zachęty do czuwania i przygotowania się do śmierci, ale nas Pismo Święte upomina raczej, abyśmy czuwali i byli gotowi na przyjście Chrystusa i oczekiwali Syna Jego z niebios. Z tego powodu nie dajmy się oszukiwać, zwodzić myślą, że nasz wielki wróg, nasz wielki nieprzyjaciel, jakim jest śmierć, to rzekomo ta śmierć, że niby miałaby być,
naszym drogocennym przyjściem Jezusa. To nieprawda. Pan Jezus Chrystus osobiście przyjdzie ponownie. I dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy gorliwie czytali Słowo Boże. I to jest bardzo ważne, żebyśmy studiowali Słowo Boże. Bo Słowo Boże jest otwarte dla wierzących. Duch Święty chce nauczać wierzących. Bo tak mówi Ewangelia Jana, 14 rozdział, 26 werset. Lecz Pocieszyciel On, Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam powiedział. Ewangelia Jana 14:26. Także Pan Jezus posłał Ducha Świętego, który ukaże każdemu wierzącemu, chcącemu poznać prawdę, przyszłość. I to jest bardzo ważne. Widzimy to w Jana 16, rozdział 13, werset. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. Jana 16, 13. Jest to bardzo ważne, żebyśmy mieli właściwe nastawienie ducha jak Berejczycy. Żebyśmy badali Słowo Boże, żebyśmy rozsądzali Pisma, czy tak się rzeczy mają. Nie tylko powierzchownie słuchać opinii różnych ludzi, lecz czytać Słowo Boże. Mamy tego przykład w Dziejach Apostolskich, 17 rozdział, 10-11 werset. A bracia wnet w nocy wysłali i Pawła, i Sylasa do Berei, którzy tam przyszedłszy weszli do bużnicy żydowskiej, a ci byli zacniejsi nad tych, co byli w Tesalonice, którzy przyjęli słowo ze wszystką ochotą, na każdy dzień rozsądzając Pisma, jeśli by się tak miało. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 10-11 wersetu. Nie jeden wierzący, który ze Słowa Bożego został pouczony o tym, że przyjście Pana Jezusa będzie dosłowne i że ono może nastąpić jeszcze dziś, zmienił nastawienie i powiedział coś w rodzaju: przeżyłem najszczęśliwszy czas, najszczęśliwszą noc, najszczęśliwszy dzień w moim życiu, ponieważ tego dnia zrozumiałem prawdę dotyczącą powtórnego przyjścia Chrystusa. Takich świadectw mamy wiele z różnych stron. Takie coś napełnia wierzącego radością i takie coś powoduje, że wierzący staje się jednym z najgorliwszych pracowników dla Słowa Bożego w przyprowadzaniu dusz do Chrystusa. I dlatego jest bardzo ważne, żebyśmy nie dali się zwieść fałszywym naukom, które nas spowalniają w głoszeniu Ewangelii, które nas zniechęcają do opowiadania o tym, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty za grzechy wszystkich ludzi i Pan Jezus Chrystus może wrócić w każdej chwili. Niech wam Bóg błogosławi.